No i silnik, jak widać, znowu out. A więc siemanko wszystkim, siemanderko, panie i panowie. I teraz szybki wstęp, co się odjebało. A więc tak, silniczek odpalił pięknie, wszystko pięknie pracowało, działało znakomicie, ale nie do końca. I teraz, jakby wam to szybko wytłumaczyć, co się odpierdoliło. Otóż, silniczek, jak widać, wał, aksamitnie się kręci wszystko w rączce. Wałeczki też są w pozycji neutralnej, bo jest rozrząd rozebrany. A tu stoi. No i teraz tak. O co kurwa kaman? Otóż po odpaleniu działał znakomicie. Żadnych drgawek. Normalnie jak fabrycznie pracował, ale grały nam tutaj samoregulatory, czyli musiał się gdzieś olej nie dostać. No i teraz tak, przechodzimy do kurwa sedna sprawy. A więc pomiar na tłoczkach, czyli wyprzedzenie kąta zapłonu. Tłoczki miały 0,000 i na ostatnim minus 2, czyli praktycznie ustawiony jak fabrycznie nowy. Ale ta głowica jest z tego silnika, w którym był pęknięty jeszcze blok. I coś musiało się odjebać, ponieważ z Mariankiem składaliśmy wszystko i było ogarniane według serwisówki i klucza dynamometrycznego. Ach więc. Co dalej? Zwalamy czapkę. Świece już wyciągnięte. I co najśmieszniejsze z tego wszystkiego. Pracował, pracował i normalnie zgasł, jakby ktoś po prostu wyłączył mu zapłon. Żadnej kolizji, nic, kompletnie nic. Zgasł, jakby sobie Marianek wyciągnął kluczyk. No se myślę, podpięty na kablach, to pewnie gdzieś kabel spod czy coś i se zgasł. Próbuję go zapalić. Ciężko idzie. No i na wstępie myślę, chuj, pompa od klimy zdechła. No bo stoi rok. Już miałem taki przypadek. I hamowało, silnik nie chciał zapalić. Ale ściągnąłem jeden pasek. Próbuję ruszyć wałem. Kurwa, nie idzie. Mówię, no to się coś odjebało. Od razu Marianowi mówię, prawdopodobnie ta pierdolona głowica, która została z tamtego silnika. No i żeby tego było mało, zwaliłem rozrząd. Oczywiście w ramach szybkiego wkurwu rozebraliśmy i wyciągliśmy silnik w 1,5 godziny. Doszliśmy do poziomu pro, można by rzec. No i patrzcie. Wał kręci się tak, teraz jest bez świec. Idzie wszystko idealnie, lekutko, luźniutko. No bo był polerowany i w ogóle, więc wszystko ok. Tutaj wałeczki na górze tak samo, jak widzicie, pięknie w pozycji tej neutralnej sobie chodzą. Tutaj wydechowy tak samo. A tutaj sący stoi. Dekiel już był ściągnięty, jak widać trochę brudny, będzie go trzeba potem umyć. No i zabieramy się za działanie, czyli remont po remoncie, sekcja zwłok. I chcemy to tak ogarnąć, żeby weekend już był ponownie poskładany i tym razem bez pierdolenia, ale musimy dojść do jednej ważnej opcji, czyli dlaczego kurwa ten wałek stanął i na 100% stanął wałek, nie zawory, ponieważ gdyby zawory stanęły, to doszłyby do kolizji. Cokolwiek byłoby słychać, jakiekolwiek stuknięcie, puknięcie, a była kompletna cisza, żadnych szarpań, żadnej złej pracy, po prostu zgasł, tak jakby mu ktoś wyłączył zapłon. No i znowu walimy silniczek na stojak, zwalamy czapkę i robimy oględziny, co się odpierdoliło. Także Marianek już jest, czeka.
drugą głowicę mamy, także zwalamy to kurwa i chcę wiedzieć, czy wina leży po mojej stronie, czy po prostu ta jedna głowica miała jakąś wadę. Także, bo mimo wszystko wszystkie kanały czyszczone, psikane, ale gdzieś musiało coś być, nie wiem jak się to stało, ale no kurwa, wszystko do klucza dynamometrycznego wyskręcane, jednak kurwa, coś się odjebało, że nie było smarowania. Także z Mariankiem bierzemy się szybko za rozbiórkę, trzeba go wrzucić na stojak, ściągnąć saka i dremy tą głowę. I będzie trzeba ogarniać drugą głowę i pewnie w weekend znowu składamy i ładujemy do auta. Przejebane. Złośliwych rzeczy martwych. A więc tak, co tu się odjebało? Marian się przewrócił. Nie, no żartuję prawie. Jedno takie kurwa zajebiście ważne pytanie. Wyobraźcie sobie, że na górę nie wszedł olej. Wariatory suche. I teraz, co się odpierdoliło, ja się pytam. Czyli pompa oleju. Jedynie może być pompa oleju zabita, bo po pół godziny pracy z wariatorów powinien wylać się olej. Nie wylał się. Tutaj sucho i co się stało? Przy wariatorze zatarło głowiczkę i wszystko suche. I teraz tak, co tu się odpierdoliło? Ja się pytam, ale, no jak widzicie, mój silikon nie mógł nigdzie nic niestety spierdolić, bo jak widzicie, to jest dosłownie jak włos cienko. Także w najgorszym przypadku tego wszystkiego, niestety, pompa jest jakaś jebnięta. Mamy drugą, także podmienimy pompę, wymienimy tą głowicę. Tam jeszcze obejrzymy, co jest grane i składamy jeszcze raz. Także... Padnięty. Przejebane. No nic. Będzie trzeba na szybkości do weekendu ogarnąć jeszcze raz sprawę. Kurwa jego macie. A więc kolejny weekend. Bierzemy się za to. Lekko przytarło, ale ja to doprowadzę. Tak się zastanawiałem z Marianem. Rozmawiałem, że to jest praktycznie nic. Tutaj wałek wsadzę stary z papierkiem i ja to tak wypierdolę, że będzie jak nówka sztuka. Tak to właśnie zrobię, bo nigdzie indziej, wszędzie, całość wszędzie jest normalnie, idealnie. Wszystko jest idealnie. Podejrzewam, gdzie jest problem, więc zrobimy tak, że ożywię tą głowiczkę. Tutaj tak samo roztarło, tylko aluminium. Także to wszystko dopracujemy, będzie jak nowe. Nie ma tragedii. Na wałku nie ma biedy, bo na wałku tylko aluminium lekko roztarło, więc się zetrze, zrobi się polerkę i będzie cacy. I zwalamy znowu michę, pompę oleju i zobaczymy, co tam się odpierdala. Co może być nie tak, że się olej tutaj nie dostał? Także nie ma lekko. Marianek poszedł do kiblucha, tu syrenżu schnie,
bo z tego będę musiał jutro umyć. I no zobaczcie, 400 godzin pracy gdzieś wjebane w silnik, żeby to tak wyglądało, jak wygląda, a jednak coś się odjebało i pompa oleju nie pchnęła maziury na górę. Możliwe, że ja dałem dupy. Możliwe, że po prostu pompa jakaś już wyjebana, aczkolwiek nie wywaliło żadnego błędu ciśnienia oleju. To mnie właśnie dziwi. Więc zrobię tak, że jeszcze ściągnę, mimo wszystko, że tutaj wałeczki ładnie chodzą. Oba. Ściągnę jeszcze tą stronę, przeglądnę. Bierzemy się za to, uporządkujemy wszystko. Zlejemy olej, wywalamy pompę oleju, zastąpimy ją nową. No i tak, o, widzicie, dodatkowa robota, jak zwykle. Ale ja i tak to ożywię, i tak to ożywię i będzie jeździć. Także bez stresu. O, bodej. Także bez zbędnego pierdolenia. Na statyw i ogarniamy. A więc tak, góra znaczy, no, jest odwrócony do góry kopytami. Już zrobione, ogarnięte. I teraz, znalazłem winowajcę. I teraz, jak to jest, że się dokręca z kluczem dynamometrycznym i coś się odjeboszyło i tak mnie naszło, kurwa, żeby na luźnych wałkach pokręcić wałem teraz. No i patrz, ta się coś się odjebało. Bieremy se grzechotę. Siema mamcia, czekaj, nagrywam. Bieremy se grzechotę. Na wał. Zaczynamy kręcić i patrz, ta się tutaj. Co to się odpierdoliło? Lol. Czyli jednak nie pompa umarła. Tylko coś się odjeboszyło i albo śrubę zerwało, albo się coś odjeboszyło. Lol. No to już wiemy, dlaczego nie było smarowania na głowicy. No to teraz zabieram się za ogarnięcie tego, zobaczymy. W razie W druga pompa już tam leży. Rozbieram. Tutaj macie napinacz. Wepchnąć go, ściągacie tą śrubeczkę
i w tą śrubeczkę wkładacie i wam się napinacz blokuje i możecie spokojnie odkręcić zębatkę i łańcuszek luźny. No nic, chuj, muszę to ogarnąć, także bierę się za robotę. Także moi drodzy, kurwa, subskrybenci i oglądacze, powiem wam tak. Silnik tylko i wyłącznie przeżył dlatego, że spolerowany wał, spolerowane wałki. I tylko dlatego przeżył. I nic się mu nie stało. I druga sprawa, jak widzicie, ten pierdolony trybik z tyłu, który napędza pompę, i ta jedna pierdolona pośrednia śruba 10,9 twardość, trzeba ją wpierdolić na kleju i naprawdę dopierdolić, no bo niestety nie mamy tutaj żadnego klina, Schmelzwagen nie wymyślił nic takiego, a więc no chuj, dzisiaj już ten silnik będzie w aucie i dzisiaj już będzie pracował. Jestem w chuj zadowolony. Teraz biorę się za zablokowanie. Tam jest na dole, tam jest napinacz. Tą śrubeczkę odkręcę. Napinacz się wpycha, wkłada się trójeczkę albo czwóreczkę, grubość taką 5 cm, coś takiego, z tego co pamiętam, i można demontować koło, będzie trzeba tam w środku odtuścić dobrze, żeby ten klej naprawdę trzymał, poskładać to i dopierdolić do pieca, bo jeszcze jedna awaria, kurwa, z tym silnikiem i wiecie co wam powiem? Zajebię go do bagażnika, do ręża i wywlekę na śmieci. I chuj. Pies jebał moje 400 godzin pracy, kurwa. I krew, pot i łzy. Nie no, tak nie będzie. No ale spoko. Bierę się za to. Także pamiętaj, ta pierdolona śruba to jest priorytet, bo wam zarżnie silnik. Suka, blać. Kurwa. I teraz tak, kurwa, moje robaczki. Szybko wam wytłumaczę. Musiała wjechać druga pompa. Dlaczego? Już wam wytłumaczę. Otóż dzisiaj się udupcyło, przekręciło śrubę. Stopiło tak wałek, że tego gówna nie zdejmie. No i tak się właśnie fajnie, świetnie wszystko kręciło. Pomiędzy nie zapominać, że ma być diamentowa podkładka. Jak ja to teraz zrobiłem, nie według kurwa żadnej serwisówki, tylko zrobiłem to po swojemu, czyli poprawiliśmy lekko fabrykę. Otóż w nowej pompie ten wałek postawiłem do pionu, zalałem rozpuszczalnikiem nitro, można, bo ten wałek jest zamknięty w środku, ta cała tutaj co widać, ten pierścień to jest wałek. Zalałem sobie nitrem, wakum wyciągłem, zalałem jeszcze raz nitrem, przejechałem śrubą oryginalną po tym 10,9. Tak samo to w nowej pompie wszystko wymyte, żeby było suche, żeby nie miało żadnego możliwości tarcia, tak jak tu, znaczy się możliwości poślizgu. I teraz ta, z tyłu pompy macie imbus 8 do zablokowania sobie. Ja w pozycji stojącej kapnąłem 3 krople kleju do śrub.
Zamontowałem pompę i wszystko na sucho dopiero skręciłem. Śruba 10,9, twardość więc dość wytrzymała. Nie patrzeć tam żadne 40 N czy 50 N, tylko jebać do oporów, żeby nie urwać. I najlepiej zrobić to, żeby to właśnie było całe suche. Suchutkie, suchutkie, żeby nie miało deka śmolcu na sobie. I przy skręceniu takim na pełną kurwę, ja już sobie gwarantuję, że to będzie banglać. Także zwróćcie na to uwagę, bo to jest jakieś kurwa pierdolone Kilimandżaro z tym. Także ogólnie ta pompa to już na śmieci, z tego co mi się wydaje. Ewentualnie, no w sumie tej tryby nie ma, no to ale no pompa i tak chyba przechodzi pewnie cała razem z trybą, więc jedynie by można było wałek wyrównawczy, no ale se kurwa z tego wiatraka w chałupie nie zrobię. No i tak więc, no i wyskładane, oczywiście wleciały nowe uszczelki witonowe. Tu jest uszczeleczka jedna pod spodem. Tu jest olejek zlew lub zlew z magistrali lub raczej tak, raczej zlew z magistrali. Tu pompa pompuje, zapierdala do filtra, przechodzi przez filtr, wraca tym i zadupcza do góry na silniczek. Wszystko sobie podtuszczać, łopszlifować, żeby nic nie było. I teraz zaczynamy odtuszczanie, miska już gotowa, składamy i czekamy na załogę, wypchniemy audicę. Ja sobie go tutaj już obrócę, zacznę się bawić sprzętem od rozrządu i jeszcze raz wszystkim pokażę, może mi się uda w 10-minutowym filmiku pokazać ustawienie rozrządu, dlaczego często ludziom nie wychodzi ten rozrząd, ponieważ wałki rozrządu, te paluchy do blokad, one są takie ze stożka, nie są idealnie proste. No i teraz jak ustawiacie blokady rozrządu, to ja kręcę tą dziesiąteczką na blokadzie i ruszam cały czas ruszam tą blokadą i jednym wałkiem ruszam kluczem i drugim wałkiem ruszam kluczem i w trakcie dokręcam, żeby ten stożek z blokady w stożek we wałkach bardzo dobrze równo weszedł. I potem jak już skręcę na maksa, przeciągam te kółeczka w prawo, drugie też, luzuję je, bo muszą być w pozycji luźnej. No i się składa, jest proste jak ruchanie. No i widzicie, przez głupotę byłbym zabił silnik, ale no niestety to nie była właśnie wina moja. I kolejna uwaga, jeśli po remoncie odpalacie silnik i macie wszystko nowe, po 10 sekundach musi ucichnąć samoregulator, czy w jednej głowicy, czy w drugiej. Ja już od razu wiedziałem, że tu jest coś nie tak, bo odpalił, było cicho przez, żebym nie skłamał, może 2-3 minuty, a potem znowu zaczęły grać samoregulatory, a tu są wjebane nowe oryginały. No i mówię do Mariana: Marian, coś jest kurwa nie tak. No i tak się stało, jak się stało. Więc żeby poprawić fabrykę i zrobić to po swojemu, no to ja proponuję niterkiem ładnie ten wałeczek w środku, wszystko wsio. I na pełnej kurwie wyskręcać, być git. Także dobra, myślę, że będziecie o tym pamiętać. A ja składam dalej. Panie i panowie, króliczki moje, wspaniałe, najwspanialsze. Próba numer 2. Odcinek 2210. Moda na wkurw. No nic. Rozbieramy dremy. Robimy porządek ze spaghetti.
Katy ładnie usunięte. No i co? Tym razem już hydrokinetykę wsadzę tak jak się należy, bo ktoś tam się do mnie odzywał, że się nie powinno. Tak, wiem, że się nie powinno, ale jak się ktoś tak nauczy i nie uszkodzi ani pompy, ani simmeringu, czyli obchodzi się jak z jajkiem, to znaczy, że ma skilla. Ja wiele razy robiłem i tak, a w tym silniku jest przejebane, bo potem trzeba dokręcać hydrokinetykę od strony rozrusznika, tam trochę chujowe miejsce w ogóle, no ale zrobimy tak, niech już będzie zgodnie z procedurą. Tu wszystko ładnie, pięknie wyspinane. Pokrywek jeszcze nie wrzuciłem, bo i tak będziemy rozrząd robić. Jeszcze raz dzisiaj to dokładnie nagramy wszystko. Spróbujemy osobno, taki 10-minutowy, może zdążę się wyrobić w takim czasie, żeby wam dokładnie pokazać, jak założyć te blokady, żeby było na 100% dokładnie i za pierwszym strzałem wtrafić z rozrządem. No i co? Zabieramy się, nie? Zabieramy się, załoga jest. Wepchnęli furę, jest git. No i atakujemy. Oj, mam nadzieję, że za godzinę, dwie wreszcie to będzie banglało tak, jak ma banglać. Oczywiście wystraszycie się, bo wydechu jest tylko połówka i jeszcze przelot. Także jak go odpolę, to możliwe, że kamera klęknie. Zapierdalamy.